Spojrzała na niebo. Przez szczelinę w grubej kołdrze chmur prześwitywał boleśnie jaskrawy krąg. Wydało jej się, że gdyby dostatecznie długo wpatrywała się w jego oślepiającą biel, zobaczyłaby rozżarzone kości. W końcu musiała odwrócić wzrok, a wtedy chmury w okamgnieniu zasłoniły słońce. Wisiały tak nisko, że zepchnęły mgłę do wąwozu. Przechodząc przez rynek, widziała pogardę w oczach starych, przypominających jaszczurki kobiet. Szedł za nią ich zły szept. Paliły ją lepkie, jadowite spojrzenia. Na pewno znów gadają, że pokazuje się bez chusty na głowie. Mgła wylewała się z wąwozu ciężko i cicho wpełzała do wsi, wsysając wszystkich i wszystko w swą przepastną paszczę. Trudno było rozpoznać człowieka stojącego o krok. Ta mgła i wilgotne zimno sprawiały, że ludzie stawali się bardziej nerwowi, przewrażliwieni, a atmosfera we wsi i bez tego napięta robiła się trudna do zniesienia. Kobiety krzątające się koło gospodarstwa starały się chodzić na palcach, a mężczyźni, zamyśleni i tajemniczy, zbierali się małymi grupkami w pokojach na tyłach domów. Zima miała się wkrótce wedrzeć w górski wąwóz ze zwykłą dla tej okolicy bezwzględnością. Mieszkańcy przygotowywali się do niej i szykowali się na mroźne noce pełne gwiazd i lodowate poranne wichry. Ale było jeszcze coś innego. Wisiało w powietrzu, a raczej wkradało się między ludzi, a ona nie potrafiła tego nazwać. Nie znała niczego podobnego. Czuła tylko, że atmosfera nie wróży nic dobrego. Lecz nie chciała, tak jak inni, poddać się troskom i lękom. Chciała jak co roku z radością czekać na pierwszy śnieg. Chciała z małą Asmą urządzać bitwy na śnieżne kule i jeździć na sankach. Mimo wyrzekań matki, że takie zachowanie nie przystoi młodej kobiecie, chciała poczuć skrzyp śniegu pod nogami, strząsać białą, śnieżną kołderkę z zielonych jak mech cienkich gałęzi jodeł i śmiać się przy tym, nie wiadomo z czego, po prostu tak jak zawsze. W końcu to nic nowego, że starsi szepczą za jej plecami, piorunując ją wzrokiem. Zna to, przywykła. Teraz też, mimo zmrożonej atmosfery, mimo trudnego do nazwania zagrożenia wiszącego w powietrzu, nie przestraszy się, nie zwiesi głowy. Pomąkę zamówioną przez matkę pójdzie do młyna tą samą drogą co zwykle. Wystarczy, że na chwilę przymknie oczy i przywoła głos Natalii Iwanowny, strofujący ją: cóż to za postawa? Czy tak chodzi dumna mieszkanka Kaukazu? Wyprostuj plecy. Zgarbiona kobieta nigdy nie osiągnie tego, czego pragnie. O tak, jak balerina z Teatru Wielkiego, tak jest. A więc jednak się da. Doskonale, madam. A teraz musimy popracować nad pierwszą pozycją. Nora lubiła to słowo w jej ustach, bo Natalia Iwanowna wymawiała każdą sylabę z osobna i mimo, że odnosiło się ono tylko do postawy ciała, zyskiwało nagle głębszy sens. Nie trudno było Nurze przypomnieć sobie głos Natalii Iwanowny i jej piękny rosyjski akcent. W końcu to ona nauczyła ją mantry, dzięki której każda przeciwność losu, każda trudna sytuacja była łatwiejsza do zniesienia. Ten głos nadal brzmiał w uszach Nury, jakby rozstały się wczoraj. I coś jej mówiło, że tak już pozostanie. Czuła, że słowa mentorki wzmacniają jej dumę. Teraz więc szła przez rynek z wysoko podniesioną głową, prosta jak świeca, jakby się szykowała do rondy jambes.